Przesnyżu przebadano 74 pracowników starostwa. Przeciwciała wykryto u 32 osób. Oznacza to, że przeszły one chorobę bezobjawowo lub skąpoobjawowo i mają naturalną odporność. Wynik był zaskoczeniem. Na COVID-19 z objawami w ratuszu chorowało tylko 10 osób, w tym starosta. Jest to wiedza o tyle cenna dla samych pracowników, że wiedzą, jak się mają zachowywać, jak mają dbać o siebie. A poza tym jest to, myślę, też przyszłościowo ważne w skali też ogólnokrajowej. Koszt badania pokryło przesnyskie starostwo.